drodzy widzowie, witamy was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0. Dzisiaj mamy taki odcinek wyjazdowy, który będziemy nagrywać od poniedziałku do środy, odwiedzamy naszych klientów, a w czwartek nagramy jeszcze taką końcóweczkę z samych targów. Oczywiście odcinek z samych targów będzie osobno, będzie jeszcze osobno dodatkowy odcinek, taka niespodzianka, więc tak naprawdę w jednym wyjeździe nagrywamy 3 odcinki. Jakie mamy założenia? Założenie jest takie, że odwiedzamy właśnie naszych klientów, tak jak wspomniałem, i będziemy każdego z nich poprosili o taką 30-sekundową, minutową opinię do kamery, abyście wy jako nasi widzowie mogli zobaczyć, co myślą o nas nasi klienci i przede wszystkim jak się z nami współpracuje. Zaczynamy za jakieś 3 godzinki, bo tyle mamy do Sławia. To będzie nasz pierwszy klient. We Wrocławiu mamy 3 klientów, akurat dzisiaj odwiedzamy tylko jednego dużego klienta, więc fajnie. Potem jedziemy do Krakowa i z Krakowa jedziemy do Sanoka i z Sanoka jedziemy już do Kielc na targi. Więc tak to będzie wyglądało. Zdążymy odwiedzić wszystkich klientów, których byśmy chcieli, no ale to musielibyśmy całą Polskę zwiedzić tak naprawdę. Zajęliśmy się teraz południem Polski, zahaczymy o targi w Kielcach. Nie miało tutaj być, ale jestem, tak sprawa wygląda. Co bardzo się cieszę, że będziemy mogli klientów niektórych poznać, bo tak naprawdę część klientów to tylko znamy z, proszę powiedzieć, z maila i telefonu. Tak, z maila, czyli znajomość taka online, więc fajnie poznać, pokazać oko z klientem, żeby nas też bardziej poznał jako osobę, a nie tylko przez telefon. Także cieszę się, długa trasa przed nami, tysiące może powiedzieć, może nie tysiące, ale bardzo dużo kilometrów, więc co? Co tyle? Ahoj przygoda. Ahoj przygoda, długi trip, balować nie będziemy, jesteśmy służbowo, także fajnie, też coś innego, że tak powiem. Nie no, żartuję. Można się oderwać z maszyny. Tak, można się oderwać z maszyny, ale co najważniejsze, wszystkie maszyny chodzą. Dokładnie tak. Ja jeszcze chciałem dodać odnośnie poprzedniego filmu, w którym powiedziałem, że więcej powiem odnośnie tego, czemu nie ma regularnie filmików. Wynika to przede wszystkim z tego zapierdolu aktualnie, który jest. Nasze maszyny chodzą pełną parą, naprawdę pełną parą. Miesiąc marzec jest chyba naszym najlepszym miesiącem, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o naszą produktywność, więc naprawdę jest gorąco. Dodatkowo dochodzi fakt, że mam chorą córeczkę jeszcze i moja żona musi dużo czasu być w domu. Ja ją po prostu muszę zastąpić, a w momencie, gdy ja ją muszę zastąpić, zrobić jeszcze swoje tematy, to no coś, z czegoś muszę zrezygnować. No i wiadomo, że klientów nie możemy zaniedbać i pierwszym takim wyborem do rezygnacji czegoś, no to są filmy i niestety to się odbija na tej regularności, ale wszystko wraca do normy powoli, już mam nadzieję, że te choroby będą za nami i tak to tutaj wygląda, więc co? Raczej nie zaprzestaniemy działania w mediach. Nie, czasami, nie. Czasami będzie nas mało, czasami trochę więcej, ale zawsze się to będziemy, więc... Dokładnie tak. Znaczy ja będę się starał robić to regularnie, tak jak wcześniej. Chociaż też to już różnie bywało, ale ten odcinek raz w tygodniu powinien być. Raz będzie wychodziło, znaczy inaczej, 3 razy wyjdzie, 2 razy nie wyjdzie i tak to będzie się kręcić, ale będę się starał robić to bardzo regularnie. To co, wyjdziemy od naszego klienta we Wrocławiu, to nagramy jakąś taką minutową jeszcze wstawkę. I ogólnie będziemy nagrywać i te dobre opinie, i te złe, bo klient też może powiedzieć. No tak, tak. Tą złą opinię. Tym bardziej, że jedziemy teraz do klienta, gdzie pierwsze zamówienie to było po prostu nasza wtopa. Dobra, to tyle. Trzymajcie się gorąco. Zachęcamy do oglądania. Pozdro. Siema. Yo. Driving, ja? Yeah? Driving. You mean? You mean the 24 next month, ja? Yeah? Today. That, I don't offer, know. Offer. The offer. What do you mean? The date? The date? The deadline? I am sorry. I am sorry, I don't speak English. Very good. Ok, drodzy widzowie, witamy was ponownie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, postanowiliśmy porozmawiać z naszym klientem i postarać się go namówić, żeby powiedzieć parę słów do kamery i wyrazić opinię przede wszystkim o współpracy z naszą firmą, także bardzo się cieszymy. Teraz jesteśmy we Wrocławiu u naszego, no, bardzo dużego klienta. Jest z nami Paweł. Siemanko, Paweł. Cześć. 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 Historia z tą firmą jest dosyć ciekawa z tego względu, że no, pierwsze zlecenie nie było naszą najmocniejszą stroną, że tak powiem.
sytuację może krótko opiszę. Tutaj też z rozmowy wynikło, że Paweł aż tak nie pamięta, ale tutaj też współpracowaliśmy z panem Waldkiem, którego akurat dzisiaj nie ma. Może pan Waldek by bardziej tę sytuację znał. No ale pokrótce powiem, że był okres, gdzie mieliśmy bardzo dużo pracy i wiadomo, że oferty non-stop się robi i każdemu się obiecuje taki sam termin. Tylko z góry się zakłada, że i tak każda oferta nie wejdzie. Akurat w tym wypadku było tak, że kurde nam weszło i nagle się okazało, że roboty mamy na 2 miesiące albo na 3, a rąk do pracy nie ma. No i wiadomo, już od razu było wiadomo, że się nie wyrobimy w tym terminie. No i gdy termin już przyszedł, no to zaczęły się telefony z pytania, gdzie są te detale. No, tych detali nie mieliśmy, że materiał nawet w ogóle nie był nacięty. W trakcie produkcji prawie. Prawie w trakcie produkcji, czyli materiał już był, ale nawet jeszcze piły nie widział, że tak powiem. No i wyszło tak, że miesiąc się spóźniliśmy i wyszło tak jeszcze wcześniej, że staraliśmy się dostarczać te detale w partiach, bo ich dosyć dużo było. No i jakoś można powiedzieć, że wyszliśmy z twarzą, chcieliśmy zaobrazić tę sytuację jak najlepiej. No i wyszło jak wyszło, że mamy kolejne zamówienia z Wrocławia, czyli już z trzeciej firmy wrocławskiej, także fajnie. Panie Pawle, z pana perspektywy, co pan może powiedzieć o nas? No ja myślę, że wszelkie działania, jakie podjęliśmy wspólnie, zawsze kończyły się pozytywnie, mimo że była wcześniej opisana przez was ta sytuacja z tego naszego pierwszego zamówienia, gdzie każdy tutaj stara się podejść do tego jak najbardziej profesjonalnie i zrobić to, tak może zabrzmi okazowo, żeby też pokazać możliwości firmy, jakimi dysponuje w danym czasie. Nie mam jakichś zastrzeżeń co do realizacji, jakie tutaj mamy okazję razem tworzyć. Sytuacje losowe się zdarzają i to są zupełnie naturalne rzeczy, że może dojść do jakiegoś tam poślizgu czasowego. Staramy się też być wyrozumiali, bo też sami jesteśmy firmą produkcyjną, więc wiemy, że różne sytuacje mają miejsce. Jak ja powiedziałem na wstępie, ja nie pamiętam, żeby to było aż takie straszne. Grunże udało się to uratować. Te dostawy częściowe, o których wspomnieliście, też uratowały nas, no bo my mogliśmy sobie już sukcesywnie zacząć jakieś działania. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przerobić 100% całej dostawy, tylko pewnymi etapami, więc mimo tego stresu, który był na początku, udało się to załatwić pozytywnie, czego skutkiem są kolejne zamówienia i współpraca. Super, to najważniejsze, także dziękuję bardzo za taką opinię. Adziu, coś chciałbyś dodać odnośnie tamtego federalnego zlecenia? Pamiętam, że ty szedłeś do domu z myślą, że jutro przyjdziesz do pracy. Tak, a musiałem rano. A dowiedziałeś się rano, że musisz jechać do Wrocławia. Dokładnie. Rano się zjebkę dostać jeszcze. Znaczy nie zjebkę, porozmawialiśmy z panem Waldemarem, nie był wkurzony, także owocem tego są przyszłe właśnie zlecenia, które wykonujemy do państwa firmy, więc ja jestem zadowolony, muszą być ekscesy, muszą być historie, tak, miałem nic do dodania, cieszymy się, że możemy dalej współpracować. Tak. Tak. I na tym zakończył, tak. Także my widzowie widzimy się za chwilę, a jutro jedziemy do 2 klientów w Krakowie, także pozdrawiamy serdecznie i dziękuję piątkę jeszcze raz z Pawłem. Panem Pawłem. Dzięki bardzo. Pozdro. Okej, widzowie, jesteśmy ponownie, jesteśmy już po wizycie u naszego pierwszego klienta we Wrocławiu. Udało się nam nagrać, myślę, że konstruktywną opinię o naszej firmie. Co mnie zdziwiło, osoba, z którą rozmawialiśmy, jakby jest odpowiedzialna za dopinanie zamówień i nie pamięta tego naszego pierwszego zamówienia z tak tragicznej strony, jak my to pamiętamy. No ale to chyba tylko dobrze, że nie było tak źle, jak nam się wydawało, bo my myśleliśmy, że jest po prostu tragedia. Adziu, czy chciałbyś dodać? Nie, jestem zadowolony z wizyty. Bardzo fajnie się z panem Pawłem rozmawiało. Naprawdę fajny człowiek i normalny człowiek do ludzi i tak dalej. Wszystko rozumie, wszystko można z nim tutaj dogadać, szczegóły. Trochę też historii z jego życia się dowiedzieliśmy, także o samochodach pogadaliśmy. Poznaliśmy go bliżej. To też jakoś dystans między ludźmi się zmniejsza. Tak, się zmniejsza. Także jestem zadowolony i myślę, że z każdym klientem, jak będziemy vis-a-vis, będzie podobnie, także jestem zadowolony. Pozdrawiamy jeszcze pana Waldemara, tak, którego dzisiaj nie było, bo był na spotkaniu, a właściwie tu z panem Waldemarem mamy większy kontakt, nie? Tak. Przy zamówieniach. To co? Teraz kierunek Kraków. Tak, i bez koreczków oczywiście. Bez koreczków, lecimy do Krakowa, pozdro. Siemanko widzowie, jesteśmy już w hotelu pod Krakowem. Powoli się tutaj rozpłaszczamy. Idziemy, tak wygląda na spokój. O co to za leniuszek? O, siemanko. Adi odpoczywa w pojeździe, zobaczcie skarpetki od jego. O. Młoteczki, coś. Wszystko, kurczę. Piękne skarpetki. No, telewizja już sobie leci, dzisiaj meczyk. Ciekawe jak będzie, mam nadzieję, że lepiej niż z Czechami. Co mi się żabi? O, byle nie do tyłu. 3 godziny temu jak przyjechaliśmy, kawę gdzieś, żeby coś zjeść. No i co? Jutro ruszamy dalej. Trochę wypocząć, coś ponagrywać, coś tam podziałać i
A jutro są fajni, znaczy wszyscy klienci są zajebiście, ale jutro są też fajni, nie? Znaczy tam pokażę Adriana łóżko, jak będzie chrapał, to idzie tam do konta. Na pewno będę chrapał. Dzisiaj już się widzimy w Krakowie, widzimy się z naszymi klientami, których serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że na pewno będą oglądać. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia za chwilkę. Pozdro. Siemanko, drodzy widzowie, witamy was kochani ponownie w ten piękny wtorkowy poranek. Udajemy się wraz z Adim do naszego drugiego miejsca. Firma, która zajmuje się automatyką i robotyką. Bardzo fajnie, super się z nimi współpracuje. Detale są trudne, wymagające, ale z płatnościami nie ma żadnych problemów i tak dalej, więc bardzo nam zależy na współpracy. Polecamy hotel w Skawinie, Dworek Skawiński, jak się nazywa. Super śniadanko, warunki na 3-gwiazdkowy hotel, ok. Więc naprawdę godny polecenia. Tradycyjnie, już tak jak w zeszłym dniu było, staramy się namówić naszych klientów do wypowiedzenia się na temat współpracy z firmą DWJ. Mamy nadzieję, że nie walnęliśmy żadnej gafy, choć ja uważam, że w dwóch sytuacjach mogliśmy się zachować lepiej, no ale zależy nam na rzetelnej opinii. Widzimy się za chwilę, wyjdziemy i nagramy coś. Tak jest. Jak było. Siemanko widzowie, jesteśmy ponownie. Jesteśmy dzisiaj w dużej firmy, tak jak przed chwilą powiedziałem. Mamy jeszcze jedną firmę do odwiedzenia. Dzisiaj jest z nami dwóch Dawidów. Siemanko Dawid. Cześć. I siemanko Dawid. Siemanko. Witam serdecznie. Cześć. Panowie, chciałem was poprosić o jakąś 30-sekundową opinię o naszej firmie, jak się z nami współpracuje. Ale zanim do tego dojdziemy, to ja dodam coś od siebie. Firma bardzo wymagająca, która często detali potrzebuje na już. To jest raz. Dwa, że detale są bardzo trudne, często hartowane, często z jakimiś powłokami typu anodowanie, niklowanie, azotowanie, więc naprawdę ciekawe tematy. Panowie, tutaj przed chwilą się pytałem, nie przypominałem sobie żadnej jakby topy, którą mogliśmy zrobić, a też zależy mi na tym, żeby powiedzieć zarówno te negatywne strony i te pozytywne. To ja powiem tą negatywną, że no, u pana Dawida było takie zamówienie, które obiecałem, że będzie 2 tygodnie i będzie zrobione. No wiadomo, nie było zrobione według mnie, bo przeciągnęło nam się jakieś azotowanie, coś tam, jakaś powłoka na pewno się przeciągnęła, no i nie udało się wyrobić w terminie. Ale no, to wychodzi tutaj z naszej rozmowy, że nie było tak źle, jak myślałem. Dobra, panie Dawidzie, poproszę jakąś taką szybką opinię, jak się z nami współpracuje. Poznałem firmę DWJ przez YouTube'a. Firma DWJ jest solidną firmą, robi szybko i jakościowo rzeczy. Detale są zawsze w dobrej jakości. Ja w sumie jestem bardzo zadowolony z tej firmy. Każde zamówienie wchodzi szybko, terminowo jest ok. Nawet jeżeli jest jakieś opóźnienie, to jest akceptowalne, bo zawsze mamy jakiś zapas czasu na to. W sumie polecam współpracę z tą firmą. Jest młoda firma, chłopacy mają doświadczenie, super, więc idzie współpraca elegancko. A, dziękuję za taką opinię. A drugi Dawid? Pierwszy Dawid wyczerpał temat, tak naprawdę. Tak, współpraca z firmą DWJ zaczęła się stosunkowo niedawno, prawda? Cały rok temu poznałem firmę i wprowadziłem do naszej bazy danych dostawców. Tak jest. Zaczęło się od kilku niepozornych zamówień, kilka detali na testy. Zobaczcie, jaka jest jakość. Natomiast z biegiem czasu okazało się, że zarówno obsługa klienta, jak i jakość wykonania detali jest ok, więc DWJ wpadł w naszą bazę głównych dostawców detali wykonywanych i na ten moment bardzo dobrze się nam z nimi współpracuje. Super, dziękuję za takie opinie. Ale chciałbyś coś podkreślić tutaj? Tutaj panowie wyczerpali temat. Myślałem, że też coś będzie powiedziane o naszych topach, ale bardzo się cieszę, że takich w top jest jak najmniej i mam nadzieję, że będzie jak najmniej w przyszłości. I co, ode mnie to tyle, jak na teraz. Super, także dziękujemy za wyrażoną opinię, a my widzimy się za chwilę. Pozdro. Witamy ponownie widzowie. Jesteśmy już po wizycie u jednego z naszych klientów. Atmosfera była fajna. Poznaliśmy 5 osób, które odzywają się odnośnie zamówień, więc naprawdę szerokie grono. Poznaliśmy Dawida, który z nami współpracuje od samego początku. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich, z którymi się spotkaliśmy, ale jakby Dawid zapoczątkował tą naszą współpracę, bo znalazł nas, jak w sumie większość naszych klientów na YouTubie. I tak ta współpraca trwa do dzisiaj. Tak jak mówiliśmy, detale wykonujemy dla nich trudne, wymagające. Współpraca, mam nadzieję, że będzie się poszerzać. Zresztą chyba też chłopaki nie powiedzieli o nas żadnego złego słowa. W sumie to nawet ja powiedziałem więcej, że coś mi się nie podobało, a oni tak tego nie odbierali, że to była jakaś wtopa czy coś. Czyli może czasami mi się wydaje, że zrobiliśmy nie tak jak trzeba, a może też wynika to z tego, że jestem bardzo wymagający względem siebie i względem naszej firmy, co wydaje mi się, że wszystkim wychodzi na plus. Ja mnie cieszy, że kapitał polski przede wszystkim. Bardzo mnie cieszy, że tak młodą osobę w naszym wieku tam pracują i są właśnie odpowiedzialne za
widzowie, jakie widoki mamy. No fajnie. Pod tym względem te tereny są zajebiste. Takie wyżynne. Panie widzowie, jesteśmy już po drugiej wizycie w dniu dzisiejszym u naszego klienta. Niestety nie było dzisiaj pana, który z nami się kontaktował praktycznie zawsze. Po prostu zostaliśmy oprowadzeni po hali, jak to wygląda. Pokazali nam, czym się firma zajmuje. Wygląda to bardzo ciekawie. Hala jest nowa. Też widać, że właściciele firmy przeszli taką podobną drogę jak my, czyli zeszli z etatów, wybudowali swoją halę. Dzisiaj mają nawet swoją narzędziownię, oprócz tego, że realizują swoje projekty z zakresu automatyki i robotyki, także fajnie. No a my co? My ciśniemy na sanok już. Powoli nam te widoczki ładne się pokazują. No, same wzgórza. Co chwilę nam uszy zatyka elegancko. Jak dojedziemy do hotelu, to mamy mnóstwo roboty, bo musimy jeszcze zrobić dzisiaj wyceny do Holandii, która się odezwała do nas, nie Adi? Patrzcie to, jakie ładne domki. Nie wiem, czy było widać, ale no dom jest generalnie na skarpie. Pan sikał akurat. Sikał pan sobie? Że jest posikany, musi być. Fajnie, bo cała nasza działania w sumie jest obłożona w hasach. Tak. Więc wszystkie skoro, maszyny hasa. Tak, dwie nowe maszyny tam teraz kupili, jeszcze nieuruchomione. ST20 i UMC500. ST20 z Y-kiem i UMC500, także fajnie. Co roku nagramy wam, jak wygląda u nas w hotelu. Zawody zapraszają Texon, Miasto Rzeszów, Polski Związek Motorowy oraz Speedway Events.pl. Siemanko widzowie, witamy w środę. Piękny dzień mamy dzisiaj w Sanoku. Wczoraj zrobiliśmy fajnego live'a, myślę. Ogólnie jeszcze po live'ie wycenialiśmy 120 rysunków do naszego klienta z Holandii. Do pół do drugiej. I od razu dostaliśmy zamówienie. Także opłacało się siedzieć troszeczkę dłużej. No można powiedzieć, że troszeczkę też pospaliśmy, bo mieliśmy wyjeżdżać wcześniej, a jest 10:00. No ale co zrobić? Jedziemy do klienta tradycyjnie już w tym odcinku. Postaramy się namówić naszych fajnych klientów do wypowiedzenia się. Jakieś opinie o nas po prostu. Dokładnie tak, a klienci są dla nas bardzo ważni, gdyż są to klienci od samego początku, którzy nam zaufali, także tym bardziej się bardzo z tego cieszę. No, Sanok, fajna miejscowość, taka bardzo górzysta, już bym powiedział. Zupełnie inny klimat, wiesz, u nas niż inny. Fajny klimacik, jest dobry vibe, więc myślimy, że będzie dobrze. Wychodzimy od klienta i jedziemy jeszcze do Adziamamy zahaczyć, nie? Tak, pod Rzeszowem i od razu jedziemy do Kielc. Do Kielc. W Kielcach mamy kolację, no i prześpimy się i czwartek rano działamy na targach. A jutro jest naprawdę, będzie czy ostry zapierdol, bo... Już wiemy, że na pewno braknie czasu na wszystko, no, bo mamy też tyle trenerów, tyle firm, z którymi współpracujemy, że też chcą się spotkać na targach i też to będzie wykonalne trochę, żeby ze wszystkimi się spotkać, bo każdy by chciał porozmawiać chwilę, a to na pewno nie będzie 5 minut. Że czas nas będzie gonił pewnie, jak zawsze zresztą. Dokładnie. Ja sobie popijam Red Bullka. Oczywiście nie jest to żadna płatna promocja. Jeżeli Red Bull by chciał występować u nas na odcinkach, to zapraszam do kontaktu. Ja Osika zrób. Osika też zapraszamy. Widzimy się za chwilę. Pozdrowionka. Siemanko drodzy witowie. Witamy was ponownie. Jesteśmy już u naszego ulubionego klienta z okolic Sanoka. Nie będziemy tutaj mówić nazwy ze względu na to, że tak już ustaliliśmy. Jest z nami pan Grzegorz, z którym praktycznie współpracujemy od samego początku. No i co? Trzy słowa. No przede wszystkim widzowie znacie już naszą wtopę z naszymi kooperacjami, przez to spóźniliśmy się dosyć długo z taką jedną dużą kolumną i uważamy to za mega wtopę. No ale tak ogólnie wydaje mi się, że raczej takich większych wtop nie było, jeśli o to chodzi. Także my bardzo się cieszymy, że chociaż raz w roku możemy tutaj przyjechać, zbić piątkę tutaj z panem Grzegorzem, z panem Marcinem. Zapytać, co przede wszystkim słychać i tak dalej. No ale panie Grzegorzu, chciałem poprosić pana o wyrażenie opinii, jak się z nami współpracuje. Witam wszystkich. Tutaj pan właśnie kolega przed sekundą przypomniał wtopę, o której w ogóle nie pamiętałem, dlatego że nasza współpraca układa się przez cały czas bardzo dobrze, bardzo płynnie. Nie mogę sobie, jak to się mówi u nas, nachwalić współpracy. Kontakt jest rewelacyjny w obie strony. Detale zamawiane są zawsze na czas. Ten początek był tam, wiadomo, były jakieś tam problemy. Teraz jest wszystko jak najbardziej ok. Jakość
jakościowo, terminowo, cenowo, z rewelacja. Także jeżeli ktoś zastanawia się nad podjęciem z tą firmą współpracy, szczerze polecam. A panie Grzegorzu, a jak nasze pakowanie naszych produktów, jak znakowanie, jak dobór materiału? Dobre pytanie. To jest rzecz, która w zasadzie was wyróżnia, no bo tak, macie swoje specyficzne pakowanie, bardzo dobre znakowanie produktów. To, co w naszej rozmowie wcześniej wyszło, że wasze jakby wyroby błyszczą się, także jeszcze oprócz tego, że wszystko jest, gra pasuje i działa, to jeszcze cieszy oko. Także jakość wykonania jest bardzo dobra. Nawet kontrola jakości sobie chwali, ponieważ przy rozpakowywaniu, przy sprawdzaniu ilości, przy sprawdzaniu potem wymiarów i tak dalej, nie ma najmniejszego problemu z identyfikacją wyrobu. Czasami zamawiamy tego dużo i w jednej paczce jest bardzo dużo elementów, drobnych, większych, mniejszych. Tutaj nie ma nigdy kłopotu z identyfikacją. Zawsze wszystko jest ok. I nawet robimy tak, że nie sprawdzamy wszystkiego, bo wiemy, że jest ok, ale wymóg jest taki, że tam wyrywkowo sprawdzamy z każdej partii część. Zawsze jest ok. Zawsze wszystko jest dobrze. Super. Ja tylko jeszcze nadmienię, że ta firma, w której dzisiaj jesteśmy, jest ulubioną firmą mojej żony. Gdy dostajemy zapytania właśnie tutaj od państwa, to nasz się garni się do pracy i mogą robić już cały dzień, bo wszystkie stoki są dobrze opisane, nigdy nie trzeba, znaczy zazwyczaj nie trzeba dzwonić, dopytywać o jakieś tam szczegóły, wszystko wiadomo, jakie są ilości i tak dalej, ile kompletów, ile sztuk. Także tutaj pozdrawiamy Adzie, bo jesteśmy w miejscu, które ona najbardziej lubi. Zresztą my też chyba uważamy, że to jest nasz ulubiony klient, z którym się najlepiej współpracuje. Wyciągnęliśmy też od tej firmy, fajne detale przede wszystkim do obróbki, lubimy też takie detale robić, wiemy co z czym się je, jakie złożenia i tak dalej. Przyjemnie nam się to wszystko konstruuje. Super. Myślę, że to tyle. Bardzo panie Grzegorzu, dziękuję. Mi się jeszcze, przepraszam, urodził pomysł, żeby z panią Adą częściej rozmawiać, to ja będę robił błędy na rysunkach, albo w ofercie zapytanie ofertowe, żeby się częściej kontaktowało. Pozdrawiam. Taki żart. Dobra. Okej, Zawier, my się widzimy za chwilę. Nagramy zaraz krótki filmik z naszymi emocjami po wyjściu z tej firmy, także widzimy się za chwilę. Pozdro. Siemandero widzowie, wyjeżdżamy z Sanoka. Parę słówek odnośnie naszego klienta. Tak jak słyszeliście, po tej wtopy, którą mieliśmy na samym początku. Też wiadomo, że to nie do końca nasza wtopa była, bo znacie tą historię z tą kooperacją, że to nie my się spóźniliśmy i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego wszystkiego współpracuje nam się bardzo dobrze. Myślimy również, że firma ma troszeczkę gorszy okres przez to wszystko, co się dzieje na świecie. No ale my sobie radzimy mimo mniejszych zamówień, ale i tak te zamówienia są dosyć cykliczne, więc cieszymy się z tego co jest. Sobie po prostu już radzimy na innych frontach z innymi klientami i też jesteśmy jakby z tego dumni. Mimo wszystko czekamy na lepsze czasy dla nas jako DWJ i dla firmy, w której przed chwilą byliśmy. Dziękujemy panu Grzegorzowi i panu Marcinowi za spotkanie. Jak zwykle przebiegło w przyjaznej atmosferze. A my co? My ciśniemy dalej. Na Rzeszów teraz. Tak, ciśniemy na Rzeszów, później do Kielc. No i co? Jutro i potem zapierdol. Teraz też zapierdziałem, robimy robotę. Zobaczcie jakie widoczki mamy piękne w dole. Bardzo malownicze tereny są tutaj ogólnie. No tutaj jest 30 km do Bieszczad jest już. To już jest naprawdę żabiskowy. Dobra, widzowie, pozdrowionka. Widzimy się za chwilę, jo. Pozdro, drodzy widzowie. Nadszedł ten dzień, dzisiaj jest czwartek, godzina prawie 18. W tym momencie kończymy nasze 4-dniowe tournée. Odcinek kończymy ten, w którym mamy spotkania z klientami. Wszystkim klientom, którzy się zgodzili. Właściwie wszyscy się zgodzili. Ci, u których byliśmy. Jednego nie było. Ale pozdrawiamy pana Janusza. Zgodzili się na to, żeby powiedzieć opinię o naszej firmie, jak się z nami współpracuje. Bardzo się z tego cieszymy. Ważne dla mnie było też to, żeby nie mówić tylko o tych fajnych superlatywach, tylko żeby powiedzieć również o rzeczach, które nie zagrały i gdzieś tam się wyłożyliśmy. No bo wiadomo, my nie jesteśmy idealni, też popełniamy błędy. Uczymy się robić ten biznes przede wszystkim, ale cieszę się bardzo, że nasi klienci nie bali się otworzyć przed tą kamerą i te parę słów można było usłyszeć, więc myślę, że taka fajna wizytówka będzie, bo wiele firm, znaczy właściwie już większość, mają opinię na Google i tak dalej, a my będziemy mieć taką opinię wideo od takich fajnych klientów. Nic złego nie chcieli klienci do nas mówić. No nie, właśnie jakoś tak, my dążymy do perfekcji i dla nas w to
wtopy, które uważaliśmy, że one były, dla naszych klientów okazały się wcale nie takie duże, jak my myśleliśmy. Mimo wszystko i tak DWJ Narzędziownia to jest profesjonalna firma, nie jakaś tam garażownia, więc stawiamy na jakość, na termin, na przede wszystkim, już nie mówię o tolerancjach wymiarowych danych detali, ale żeby nasze detale również cieszyły oko. To też jest dosyć istotne, sposób pakowania, jaki mamy, czy ulotka, plus ta niespodzianka, ten króliczek, który dołączamy do paczki. To wszystko składa się w pewną taką całość i po prostu to ma robić wrażenie. Odnośnie jeszcze targów, kurczę, już to mówiłem, albo powiem na odcinku, w którym targi się pojawią. Wydaje mi się, że targi pojawią się najwcześniej. No jeden dzień to jest tak naprawdę nic. My nie wiemy, co się dzisiaj na targach działo. Ogólnie, no wiadomo, odcinek poświęciliśmy naszemu partnerowi w firmie Aplan Alp i wiemy, co tam było, ale tak naprawdę no, pogadaliśmy z Szunkiem, trochę z Premium Solution, pojechaliśmy, załatwiliśmy temat w firmie Imponar odnośnie takich filtrów, które możliwe, że będziemy mieli. Jeszcze mieliśmy podejść do Tungaloja. Jeszcze, no właśnie, do Tungaloja, jeszcze ktoś tam był. Jeszcze mamy jechać do Łodzi teraz, już od razu Kamil, ci przepraszam bardzo, ale no będziemy od 23 w chacie, no nie damy rady już do tej Łodzi podjechać na bajerkę, no ale na pewno podjedziemy. No, na pewno kiedyś się w innym terminie na pewno się spotkamy. Wszystkim widzom, którzy podeszli, dziękujemy na targach, widać było, że wiele było osób, które nas znały, ale również oni widzieli, że jesteśmy bardzo zajęci. Dobrze, że nagrywaliśmy. Cały czas było coś nagrywane, to kamera, to ktoś zmiana sprzętu, tu coś. Mieliśmy rozmowę z prezesem a Pan Alpu i po prostu cały czas był taki busy day, tak powiem. Busy day. Kasper musi się angielskiego nauczyć. Kasper English, junior. I am sorry, I don't speak English. Very good. W naszym wypadzie udało się załatwić robotę do Holandii, więc pierwsza praca, która idzie za granicę, nasza, więc no mega duży krok dla nas, cieszę się z tego niezmiernie. Następnym razem przynajmniej dwa dni, bo tak to nie ma sensu moim zdaniem, jak już mamy jechać na jeden dzień, to lepiej w ogóle nie jechać, tak naprawdę. I co, następny jakiś wspólny wyjazd, też mi się fajnie było, jakbyśmy pojechali, jak wcześniej mówiłeś, pojechali w czwórką, całą ekipą, całym naszym brandem i to by było fajne. I przynajmniej te dwa dni tam spędzić, żeby jeden dzień poświęcić klientom, naszym partnerom biznesowym, a drugi dzień taki właśnie na luzie pochodzić, popatrzeć, o co tam w ogóle chodzi na tych targach. Dokładnie, także pozdrawiamy naszych wspólników, pozdrawiamy naszych pracowników oraz praktykantów, którzy zadbali o to, żeby nasza firma funkcjonowała. Aczkolwiek na mailu są bardzo duże zaległości, masakra, ale no, postaramy się to ogarnąć w przyszłym tygodniu. Także wszyscy klienci, którzy odczuli to, że nie dostali oferty od razu, serdecznie przepraszamy, ale no nieraz tak po prostu jest, że jeszcze nie wszystko jesteśmy w stanie oddelegować. Nie podsumowując już teraz naprawdę, wyjazd petarda, załatwiliśmy każdy temat praktycznie, no oprócz Janusza, pana Janusza, który zachorował i nie było okazji się z nim spotkać, ale to jest taki mały minusik, co się odleczy, to nie uciecze, wszystkie relacje biznesowe są załatwione, targi załatwione, także tak naprawdę chyba dopięliśmy każdy temat. Jestem zadowolony z wyjazdu. Pozdrawiamy serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcamy do subskrypcji kanału mojego lub Adiego, lub najlepiej obu. Zapraszamy na grupę CNC 2.0 na fejsie, zapraszamy na Instagram, zapraszamy na TikTok. Trzymajcie się cieplutko mordeczki, życzymy dużo zdrówka i pozdro!